Startuje pan w okręgu Tarpno-Tuszewo. Tam będzie pan, że tak powiem, motorem tej kampanii państwa. No właśnie, co dla tego okręgu, tego rejonu może zrobić radny, a co powinien? Okręg numer jeden, czyli to jest ten okręg, jak państwo wiecie, Tarpno, Tuszewo, Owczarki i tak dalej. Tam jest bardzo dużo do roboty. Rzeczywiście, to co już mówiłem, jest to okręg, te dzielnice, po prostu miasta zapomniane. Zapomniane, nie powiem, że przez Boga, ale przez władzę. Ludzie mieszkają od ponad 30 lat, mają domy, nie mają dojścia, nie mają chodników, nie ma ulic. Ostatnio trochę się poprawiło, ale przez tyle lat płacą podatki od nieruchomości. Czyli podstawowy zakres by trzeba było zrobić. Również wielu mieszkańców nie ma kanalizy, po prostu są kłopoty z gazem. To jest okręg, w którym pan mieszka chyba, tak? Tak, ja w tym okręgu. Pana ulica, bo pamiętamy tą słynną powódź. No powódź rzeczywiście było jeszcze kilka lat temu, mamę to ja musiałem na plecach przenosić, na ulicy sąsiedniej musiała stanąć na drodze Krupiowskiej do domu, także zresztą zdjęcia, co to jest udokumentowane. W ostatnim czasie, chyba rok, półtora roku temu, pokryto tą ulicę wiórkami, które po prostu odzyskano z innej ulicy. Przy okazji, no nie doprowadzono żadnej kanalizy, zalano studzienki, te metalowe, do wody, do gazu, które po miesiącu po prostu odkuwano. Co taki rejon, bo tu słyszymy kanalizacja, tak, gaz, różnego typu media, no coś tam wiem, że było robione w tą stronę, że gdzieś tam niektóre ulice zostały już wzbogacone o tą taką podziemną infrastrukturę, ale co trzeba by jeszcze zrobić w kolejnych latach, bo domyślam się, że ma pan na pewno jakąś taką wizję tego rejonu, bo nie ukrywajmy, faktycznie tam jest dosyć duże rozproszenie domków, no i tych ulic faktycznie tam brak. Tam brakuje ulic, ale ulice to jedna sprawa. Jest kąpielisko nad jeziorem Tarpno, na które coraz więcej mieszkańców przyjeżdża. Nie tylko tych naszych okolic, bo tam często też również korzystam, idę popływać, kąpać się. Mówią, że nie wiedzieli, że takie piękne jest po prostu kąpielisko. Takie piękne jezioro jest. Ale chciałbym zwrócić uwagę na inny fakt jeszcze, bo infrastruktura, drogi, gaz to jest jedna sprawa. Temu osiedlu, temu mieszkańcom potrzeba zintegrowania się. Czyli tutaj powinienem iść i będę to wszystko robił w kierunku społeczeństwa obywatelskiego. To, co proponował obecny prezydent, że na każdym osiedlu miały powstać takie osiedlowe kluby obywatelskie. Rady takie. Rady wyposażone w sprzęt multimedialny i tak dalej. Oczywiście nie powstały. Jako radny, no będę... Przejmę to ewentualnie i w pierwszym rzędzie postaram to się zrealizować, żebyśmy mogli się spotykać, dyskutować o tym, co chcemy zrobić, w jaki sposób zrobić i dla kogo to zrobić. Bo w tej chwili to, co mówiłem, z mieszkańcami tych osiedli, tych dzielnic się nie rozmawia. Były ostatnio, w ciągu ostatnich kilku lat, dwa czy trzy spotkania, mimo zapowiedzi, obecny prezydent na nie nie przybył. Mieszkańcy byli strasznie rozgoryczeni, bo no niestety, to jest, no, to co mówiłem, to jest osiedle, które wymaga... Ostatnio byłem na spotkaniu też jednego z kandydatów, gdzie zaproszono i również nie było tutaj pana prezydenta. No właśnie, to nie jest pierwszy przypadek, bo pamiętam 3-4 lata temu, jestem mieszkańcem tego osiedla, mieliśmy spotkanie w szkole na ulicy Jaśminowej chyba i niestety pan prezydent nie przybył, mimo zapowiedzi, uzasadniając to w śmieszny sposób, że na to spotkanie przybyła opozycja w osobach pana Wiśniewskiego, pana Pawłowskiego i jeszcze innych osób. A ja przypominam, ja mieszkam na tym osiedlu i przybyłem tam jako mieszkaniec, żeby podyskutować o tych problemach. Dlatego w tym kierunku tego społeczeństwa obywatelskiego trzeba iść. I uważam, że jako radni powinniśmy iść w tym kierunku, aby to, co tu mówiła kandydatka na prezydenta Joanna Wiśniewska, ja osobiście nie rządzić w tym grudziądzu, a zarządzać. A to jest istotna różnica. No właśnie, słyszałem tutaj główny zarzut, że w tej chwili się rządzi, nie zarządza. Jakie są państwa główne priorytety na ten okres zbliżający się, czyli potencjalnie po wejściu ewentualnie do Rady Miejskiej? I co się wam jako tutaj osobom startującym z danego komitetu nie podoba, to co w tej chwili jest? Nam generalnie, ja może o sobie powiem i o tych osobach, z którymi rozmawiam, dyskutuję, nie podoba się Rada Miejska. Radni konkretnie po prostu, bo... Właśnie słyszałem tu zarzut, że prezydent przejął kompetencje przed chwilą, tutaj na państwa konwencji było mówione, Rady Miejskiej. Tak, no chciałbym przypomnieć, że radni stanowią prawo, mają po prostu funkcję uchwałodawczą. Prezydent jest wykonawcą, funkcję wykonawczą. Proszę popatrzeć, co się dzieje w Grudziądzu. Niestety, radni, to jest moje zdanie również, podnoszą rączki, ale to radni wiadomo z koalicji PO i wspólnego Grudziądza, tak jak chce prezydent. Czyli moim zdaniem i wielu osób jest to przejęcie...
funkcji uchwałodawczych. Oczywiście, no co za coś, to się nie bez kozery dzieje, że tak jest. I chcemy to zmienić. Chcemy to zmienić zdecydowanie. A jaki plan dla Grudziądza na najbliższe lata? Co trzeba zrobić? Bo się dużo mówi o promocji, dużo się mówi o tym, że jedna część osób korzysta, druga nie, że część inwestycji jest słuszna, niektóre są zarzuty, że na przykład są źle realizowane, inni mówią znów, że dobrze. Jaka jest Pana opinia w tej sprawie? No więc na pewno będzie trzeba kontynuować to, co obecny prezydent zaczął, bo to jest oczywiste, tak? No tego nie można zaniechać. Ale uważam, że główny nacisk trzeba położyć na Solanki. No niestety, no to jest no... zaniedbanie straszne. Uważam, że mieszkańcy Grudziądza tego nie wybaczą obecnemu prezydentowi. 8 lat złego zarządzania Solankami. Ignorant zarządza tymi Solankami. Tego się nie waham powiedzieć, bo osoba, która nie zna podstawowych kategorii ekonomicznych, tak jak zysk, zobowiązania. Mowa o kim? To jest o prezesie panu Ratajczyku, bo taka jest prawda. I na to wszystko są cytaty, dane zarejestrowane z sesji Miejskiej Rady Narodowej, gdzie ten pan się ośmiesza to mówiąc. Mówi pan o tym posiedzeniu, gdzie była prezentowana to pierwsze... Tak, koncepcja tych słodkich baseników, gdzie no, ten pan z uśmiechem nie potrafił na proste odpowiedzi po prostu udzielić. Gdzie poprawiono to i zrobiono jeszcze raz tak, to. Ale proszę państwa, czy osoba, która zajmuje stanowisko kierownicze, nie powinna znać, zaznaczam, podstawowych kategorii ekonomicznych. Prezydent to toleruje oczywiście za jego przyzwoleniem. Czyli rozumiem, że Solanki to będzie ten taki państwa uśmiech w stronę tych kolejnych lat i w tym momencie będą się państwo tam koncentrować, żeby i ewentualnie infrastruktura, wszystko wokół tej jednej głównej inwestycji, tak? I oczywiście Solanki, ale nie tylko Solanki, bo chcemy, zmierzamy w tym kierunku, żeby Grudziądz był miastem turystycznym, takim rozpoznawalnym i tak dalej. W związku z tym no, muszą powstać następne inwestycje. No, uważam, że nieporozumieniem, znów moje zdanie, jest obecna wybudowanie maryny, bo ponad 40 milionów na obiekt, który proszę się przejść w tej chwili, jest zamknięty, pilnują go strażnicy, którzy generują tylko koszty. No, powstało kilka miejsc pracy, możemy tutaj zrobić ukłon, ale dla emerytów, rencistów, którzy tego pilnują, z prywatnej firmy ochroniarskiej. Tam, proszę państwa, się kawy nie wypije, tam się z hotelu nie skorzysta. I jak to długo by nie trwało? Przede wszystkim, jeśli inwestycje będą, to będziemy walczyć o inwestycje generujące miejsca pracy dla ludzi młodych. Dla inżynierów, ekonomistów, prawników, informatyków, ślusarzy, tokarzy i tak dalej. O takie miejsca pracy chodzi, bo uważam, że miejsca pracy w marketach, które powstają, to nie są miejsca pracy dla inżynierów, ekonomistów, chociaż tam dużo takich osób pracują, ale to są miejsca pracy dla no, typowych, przepraszam za określenie, jak się kiedyś przed wojną mówiło, subiektów sklepowych. Nie po to dana osoba się uczy, robi 1-2 fakultety, żeby pracować za minimalną płacę w markecie.